102 zawodników z 10 klubów stanęło na macie podczas czwartej gali zapaśniczej Lato Sieradzkie. To jedyna impreza w zapasach w stylu wolnym w Sieradzu, który kiedyś słynął z tej dyscypliny sportu. W tegorocznej gali zawodnicy walczyli w 4 kategoriach wiekowych. To jest sposób na to, żeby ich zachęcić do intensywnych treningów i to jest sposób na to, żeby się też czegoś nauczyli od tych starszych zawodników. Sposób na to, żeby coś podpatrzeli. Okazję do podglądania doświadczonych zawodników wykorzystywali przede wszystkim ci najmłodsi. Najbardziej jednak skupiali się na własnych walkach. Kamil Wieczorkiewicz z KS Budowlani Łódź trenuje zapasy dopiero od 2 lat, ale już od pierwszej walki w Sieradzu nie miał sobie równi. Tak mi się jakoś nałożył na tę roladę i tak wyszło. A był taki moment, że bałeś się, że go nie utrzymasz? No, był. Już się bałem, że się wywinie na brzuch, albo był strach. Kamil wygrał w kategorii młodzieży szkolnej do 29 kg. Znacznie trudniej było wygrać w wyższych kategoriach wiekowych. Przekonali się o tym gospodarze turnieju zawodnicy LKS Piast Sieradz. Błażej Owczarek w kategorii młodzieżowców do 96 kg zajął dopiero 5. miejsce. To jest bardzo silna stawka, wszyscy są dobrze zbudowani. I widać było po tej walce, którą przed chwilą stoczyłem, że są lepiej przygotowani niż ja, bo ja kompletnie trochę straciłem rachubę i trzeba było się szybko pozbierać. Niestety zabrakło mi trochę tchu, już nie dałem rady i mnie rozłożył. Dobrze był przygotowany, szacunek dla tego przeciwnika. Mimo wszystko LKS Piast Sieradz uplasował się na 4. pozycji w klasyfikacji klubowej. Pierwsze miejsce zajął ZTA Zgierz, a 2. KS Budowlani Łódź. Ten ostatni klub reprezentował m.in. brązowy medalista Międzynarodowych Mistrzostw Polski Jacek Żelazko. Do Sieradza przyjechał po złoto. Są to tak naprawdę pierwsze zawody w sezonie, a są często mocno obstawione i warto jest tu rzeczywiście przyjechać, przetrzeć się na ten nowy sezon. No i ogólnie bardzo fajna atmosfera jest tu w Sieradzu, więc warto tu przyjeżdżać. Emocji jednak nie brakowało. Jacek Żelazko zmierzył się z Krzysztofem Olszewskim. Walka była bardzo wyrównana i zdaniem zawodnika z Warszawy o wyniku nie do końca zdecydowało to, co działo się na macie. Sędziowie. Tu ewidentnie na
ziemi łódzkiej, zawodnik z Łodzi, sędziowie z Łodzi podpowiedzieli, skończyło się tak. Albo wypunktowali, podali dwóch sędziów, pokazało zgodnie. Sędzia na macie, sędzia główny, pokazali dwa. Koniec czasu, 3 sekundy do końca, niewiele da się zrobić. Sędzia z Łodzi podpowiedział, że sędziemu głównemu, że wtedy prowadzi zawodnik z Łodzi. Dali 5-5, ja miałem ostrzeżenie i dlatego była przegrana. I choć Krzysztof Olszewski zapewniał, że pozostałych 3 walk nie przegra, w klasyfikacji ogólnej zajął 2. Pierwszy był Jacek Żelazko. Emocje zarówno wśród zawodników, jak i działaczy budziła też przyszłość zapasów. Zapasy są na takiej drodze, trochę na takim zakręcie w związku z tym, że na igrzyskach jest jedną z 3 dyscyplin, która ewentualnie ma nie być. Środowiska zapaśnicze z wielu krajów zawzięcie lobbowały za tym, by zapasy pozostały dyscypliną olimpijską. A co przyciąga ludzi do zapasu? No, moim zdaniem to widowiskowość tej dyscypliny. Piękno i widowiskowość. Jest to starożytna forma walki, jakby nie było. I być może to przeważyło i zapasy pozostaną na igrzyskach olimpijskich. Szum medialny wokół tej decyzji sprawił, że więcej dzieci zgłasza się na treningi. Być może wśród nich są przyszli mistrzowie.